każdym mieście powinny być specjalne miejsca, w których mieszkańcy mogliby się zrelaksować i odpocząć, a przede wszystkim spędzać wolne chwile. Teren przy Jeziorku Miejskim w Nidzicy jest jedną z ładniejszych części miasta. Od 26 sierpnia trwały badania, dzięki którym uda się opracować kosztorys inwestycji. Jeziorko jest to takie miejsce rzeczywiście z pełnymi walorami rekreacyjnymi. Zresztą to już było docenione dawno, dawno temu. To było miejsce, gdzie spotykali się mieszkańcy Nidzicy przed wojną. To było kąpielisko z całym zapleczem. I uważam, że dobrze było zrobić dokumentację, zobaczyć, jaki będzie kosztorys, jakie koszty doprowadzenia tego miejsca do takiego odpowiedniego standardu. No i wtedy, mając odpowiednie dokumenty, mając odpowiednią wiedzę, myśleć o tym, w jaki sposób to zrealizować. Prace nad Jeziorkiem Miejskim zostały powierzone jednej z poznańskich firm, która wykonała szereg badań geotechnicznych. Ich wyniki pozwolą określić głębokość zbiornika, stan zamulenia, przede wszystkim jakość gruntów. Wiadomo już, że na dnie znajduje się folia, a na niej betonowe płyty. Przebudowa ma wyglądać tak, że po prostu będzie spuszczona woda ze zbiornika przy zamkniętym dopływie. Tutaj się znajduje dopływ z rowów melioracyjnych. Będzie spuszczona woda, następnie będą wybrane płyty betonowe, folia, uformowanie dna i skarb i napełnienie wodopodziemną. Napełnienie wodopodziemną by gwarantowało wtedy, że woda by była lepszej jakości, jednak woda podziemna jest jak najbardziej czysta. Badania zakończyły się 4 września. Wstępny kosztorys prac modernizacyjnych pozwoli na zastanowienie się, skąd wygospodarować pieniądze na tę inwestycję.